Czaisz to, jakbyś odcinek zaczynał, wiesz, że masz to tam i leci. Moje drogie i szanowni, partnerem dzisiejszego odcinka jest kanał Widzę Głosy i To Studio, które sprawiają, że sfera dubbingu będzie nie tylko dostępna waszym uszom, ale również waszym oczom, a przede wszystkim waszym sercom. Byłem po trzecim roku studiów i zostałem zaproszony na casting do studia Sonika. I to był magiczny moment, bo pamiętam, że zawsze jak za dzieciaka oglądałem wszystkie bajki i była tyłówka jakiegoś odcinka. No to było wersja polska, Masterfilm, wersja polska, studio Sonika. No więc jak tam szedłem pierwszy raz, to jak na egzaminy wstępne do szkoły teatralnej, po prostu z duszą na ramieniu, zestresowany. Jejciu, no dobra. Cześć! Miła jesteś! Skąd jesteś? Z Kansas. O, brzmi egzotycznie. Nawet nie znam nikogo z Kansas. Jestem Ojo. I to był pierwszy casting w ogóle, na jakim byłem. I go wygrałem od razu, więc jakoś no, dużą dozę pewności siebie wtedy zyskałem. I tak się to w zasadzie zaczęło i potoczyło. Nie mogę cię rozkminić. Co? Nie mogę cię rozkminić. O. Bo wiesz, większość ludzi z teatru bez przerwy gada o sobie. A ty wcale. Na początku grałem nastolatków i takich dystyngowanych książąt. Chłopaków ze szlachetnych domów. I to było super. No bo jednak dzięki temu gdzieś tam zacząłem sobie pomalutku wydeptywać tę ścieżkę dubbingową. Ale z czasem, jak zacząłem poznawać różnych reżyserów dubbingowych i oni też mnie zaczęli lepiej poznawać, to potrafili pokusić się o najpiękniejszą rzecz w moim odczuciu, czyli obsadzenie wbrew warunkom. I zacząłem grać jakichś psychopatów, jakichś dyktatorów. Hugo, to znaczy Skarlemań, to sprawa między tobą a mną. Wypuść ich! Tak, to sprawa między tobą a mną. I właśnie dlatego ich nie wypuszczę. Co zamierzasz z nimi zrobić? Wiele rzeczy, drogi Leo. Wiele rzeczy. Cały czas jest na jakimś takim wysokim diapazonie i nie ma innej opcji, jak zainspirować się po prostu najgorszymi dyktatorami i czerpać z nich pełnymi garściami. Skarlemań, nie zapłaciłeś za wstęp! I nigdy nie zapłacę! Bo nie płacę za mieszanie się z ludzkim plugastwem. Serial o tyle ciekawy, że ten bohater przechodzi też pewną przemianę i to nie raz. Jest jego młodsza wersja, jest jego starsza wersja. Różne czynniki wpływają na to, jak on się zachowuje, dlaczego się tak zachowuje. Też się z czasem wyjaśnia, jest to bardzo konsekwentnie zrobione. Więc jeżeli mamy do czynienia z produkcją, w której wszystko się zgadza, warstwa scenariuszowa, kreska pięknie narysowana i postać, która nie jest taka jednowymiarowa, jałowa, no to można się pobawić i pofrunąć. I chcę przekształcić ruiny upadłego społeczeństwa w to! Cudowne, prawda? To jest najpiękniejszy komplement, kiedy szczególnie komuś, kogo znam, no coś tam pokaże co jakiś czas. Oczywiście no nie pokazuję wszystkiego, w czym gram, ale czasem wiadomo, że człowiek chce albo zapytać, jak jego zdaniem to wyszło, albo po prostu się też pochwalić, no bo fajna produkcja, dlaczego nie? No to najpiękniejszy komplement to jest pytanie, stary, to ty? Nie. Więc rzeczywiście zdarzają się takie momenty, kiedy można się totalnie odkleić i to nie jest kwestia postprodukcji, tylko rzeczywiście jakiejś takiego sięgnięcia do takich zasobów głosowych, podpartych właśnie tą wyobraźnią, no żeby pofrunąć totalnie właśnie wbrew warunkom. Łowca-wojownik to samotny drapieżca. Będziesz z nami konkurowała o zdobycz. Teraz już wiesz, co cię czeka. Trochę mnie to bawi, bo to zawsze trzeba tak ugryźć na poważnie, a wersja, na której my pracujemy, jest bardzo często, znaczy
bardzo często, zawsze praktycznie, jeżeli chodzi o film kinowy, pozabezpieczana. Więc my widzimy jeszcze na przykład green screeny, widzimy jakieś tylko zalążki zarysowanych atrybutów, które później stają się efektami specjalnymi, więc ten mój bohater chodził, on miał jakieś takie noże. Są chętni? Nie? Niespodzianka. Nie biorę nowicjuszy pod swoje skrzydła. Nie dzielę się wiedzą, ale dla ciebie mogę zrobić wyjątek. Pracując właśnie na takiej niedokończonej wersji, to jest kupa śmiechu, no a potem trzeba się wziąć do roboty i to zrobić. Jestem Rusty, ale mówcie mi Shatterstar. Bardzo chętnie. Tak. Rusty jest marketingowo słaby. No to skąd jesteś? Z planety Świat Mojo. Znaczy, że jesteś obcy, tak? Tak. Jak chcesz się nam przydać? W skrócie, jestem lepszy od was. We wszystkim. Kiedyś znajdę takie miejsce, gdzie mieszkają ludzie we wszystkim ode mnie gorsi. Banda pożytecznych idiotów. I tam będę ich supermenem. To w ogóle jeszcze były piękne czasy, kiedy filmy wytwórni 20th Century Fox nagrywaliśmy w Budapeszcie. Ja się na te wyjazdy załapałem kilkukrotnie. Między innymi był to Deadpool. Shatterstar! Okej! Zrobić to! Bok! Bok! Twój bok, nie mój, idioto! Bardzo się cieszę, że miałem dużo czasu na zwiedzanie Budapesztu. Gali? To będzie wyglądać tak. Zapytamy cię o kilka rzeczy, a ty wszystko nam szczegółowo powiesz. To nie wiem, czy to nie był w ogóle pierwszy film kinowy, jaki zrobiłem. Chyba jeszcze przed Ligą Sprawiedliwości. Ale wy chyba nie przypuszczacie, że... Na niego nie patrz. Co się na niego gapisz? Na mnie patrz. On ci nie pomoże. I on był taki przytłoczony tym wszystkim, co się dzieje, ale się nie poddawał, więc to też była taka misja do zagrania i całkiem spoko film, no. Też dosyć długo nad tym pracowaliśmy. No to jedziemy. Uwielbiam być przy tobie, Missy. I uwielbiam, jak się trzymamy za ręce, ale chyba na więcej mnie nie stać. No wiesz, fizycznie. Uwielbiam wszelkiego rodzaju epizodziki, gdzie ktoś się pojawia tak incydentalnie, coś robi i już go potem nie ma. Droga potrawka z noga, droga potrawka z noga. Nigdy nie zdarzyło mi się jechać na żadne nagranie. Jakiej by jakości ta produkcja nie była, o tym, jakie potrafią one być, czasem zamilczę. Nigdy nie zdarzyło mi się jechać do studia odrobić tak zwanej pańszczyzny. Do teatru mi się zdarzało. Więc cały czas z wielką frajdą tego spotkania też z ludźmi, którzy mają taki sam błysk w oku i zajawkę na tę robotę. Hej, jestem Jezus. A ja Maria. Tak jak moja mama. Przestań. Ziomek, to ladacznica. I jest lepszym apostołem od ciebie. Tak, kocham moją pracę. Nie krzycz. Rozumiem, że możesz się bać. Żałuję, że nie było żadnego innego sposobu. Kahir jest też jedną z tych postaci, które zostały ze mną, bo to było bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o złapanie pewnego skupienia i gotowości, które on cały czas ma w sobie, bo on był jednak strasznie cały czas jakiś mroczny. Tam w tle ogromna tragedia i też poczucie misji. Warunki fizyczne też tego aktora sprawiały, że trzeba było się głosem do niego dostroić. Coś ty zrobił. Okłamałeś nas. Przemilczałeś, kim ona jest. Jaką moc nosi w sobie. Ty pieprzony głupcze! I w ogóle muszę się pochwalić, że napisałem do aktora, który grał Kahira na Instagramie, że dzięki za super robotę, dzięki za fantastyczne wyzwanie, jakie mi postawiłeś, i mi odpisał, że dzięki, pozdrawiam, Polakko. To twoje dzieło? O, wow, jesteś wróżką? Tak, tak, i mam super moce. I to nie ma nic wspólnego z tym, że niesiesz kilka puszek z farbą. I jak myślisz, fajnie? Nie wiem, czy to też nie jest w ogóle pierwsza taka moja stała rola w serialu, główna. Taka niezła abstrakcja. Nie, żartuję. Jest super. Dzięki. A na pewno pierwsza tak duża. Więc to też super trening i no
wdzięczny jestem za zaufanie. Nie pamiętam, kiedy to robiliśmy, bazy 2-3 lata temu jakoś. Jeśli chcecie, to dalej mnie przezywajcie i nabijajcie się ze mnie. Dalej się pytajcie, jak tam pogoda na górze? Bo pogoda na górze jest wspaniała. Fajnie. No właśnie mówię, że zaczynałem od grania dobrych chłopaków, a potem się popsułem. Jesteś zwykłym przestępcą. Szumowiną. Dobrze ci radzę wasz słowa, chłopcze. Film dobrze przyjęty. On jakoś nie odbił się bardzo szerokim echem wśród fanów. Natomiast uważam, że to jest bardzo fajnie zrobiony film akcji przede wszystkim. Kiedy ona umarła, potrzebowaliśmy ojca. Ale dla ciebie zemsta była najważniejsza. Kazałeś zrobić ze mnie zabójcę. Tego właśnie chciałeś? Zawsze film kinowy to jest zupełnie inna robota niż robienie serialu czy animacji. No, dłużej się rzeźbi. A jeszcze pan Waldemar Modestowicz potrafi rzeźbić jedno zdanie czasem 40 minut, bo taki chyba rekord padł w moim przypadku. No ale wszystko, prawda, dla was, dla widzów, kochani, żebyście mieli rozrywkę. Chciałem zacząć od nowa. Z innym nazwiskiem. Ale z jego szponów nie da się wyrwać. Nie wiem, naprawdę nie wiem, i to nie jest to, że nie mogę powiedzieć, nie wiem, co się z nim dalej wydarzy. Z tego, co gdzieś tam przecieki internetowe mówią, on ma wrócić, ale czy wróci, zobaczymy. Jak wróci, to będę się cieszył. Staram się zebrać zespół, bardzo zdolną drużynę. Jestem przekonany, że nadciąga wróg. Ani słowa. Wchodzę w to. Serio? Tak, bo szukam przyjaciół. To było super dotknąć takiego filmu superbohaterskiego. Natomiast Flash wtedy był tam jednym z wielu. Cofnąłem się, żeby ocalić bliskich. A zamiast tego rozwaliłem linie czasowe. Żadna rola nie sprawiła mi tyle trudności, bo była ciężka do uchwycenia, bo on cały czas jest jakiś neurotyczny, na jakichś takich półtonach działa. Przemeblowałeś przyszłość. Ten świat nie przetrwa. I przemeblowałeś przyszłość. O tyle ciekawa produkcja, ponieważ, no, bez spoilerów, ale to wiadomo już ze zwiastunów, będzie się dział w dwóch czasoprzestrzeniach, więc tych flashów będzie dwóch. I w zasadzie gadam tam sporą część filmu sam ze sobą. Wiesz może, co oznacza ten symbol? Chyba nadzieję, tak? Też idę walczyć z Zorem. Chcecie zaszaleć? To zaszalejmy. Zawsze najważniejsza w tego typu produkcjach jest jakaś tam szeroko rozumiana prawda, żeby ten film się obronił. Mam nadzieję, że to się udało. Moja intuicja podpowiada mi, że to może być naprawdę fajny film. Te trudne doświadczenia, one nas kształtują. Jak się nie rusza, żyje się z nimi. Coś ty mu zrobił! Czego byśmy nie zrobili, ten scenariusz się nie zmieni. Nie! Nikt tu nie zginie! Będzie bardzo dużo poczucia humoru i to takiego, które sprawiało, że czasem musieliśmy robić przerwy, bo się gotowaliśmy wszyscy, a jednak ja cały czas praktycznie jestem na łączach i z reżyserem, i z realizatorem dźwięku, więc no, bardzo bym chciał już o tych momentach poopowiadać, ale no, ale chyba to dźwignęliśmy. Mam nadzieję. Zapraszam do kin. Widzisz ten niewinnie wyglądający frachtowiec? Wiesz, co przywiózł? 30 wrednych najemników. Wystarczy tylko, że dam im sygnał i jesteście otoczeni. No nie jest tajemnicą, że gram na kilka frontów. No bo jednak i Marvel, i DC, i Disney. Sorry. Mów, przerwałem ci. Przestawienie się fanów, którzy byli tak przyzwyczajeni do jakiegoś aktora w danej roli, a potrafią być bardzo zacięci fani, o czym się niejednokrotnie przekonałem na
w różnych wypowiedziach, chociażby na Pyrkonie czy na forach internetowych. No, ale to tym bardziej wyzwanie. No, jeżeli to nie jest wyzwanie, no, to nie ma sensu tego robić. A nie jest tajemnicą, że powstał do tego nowy dubbing. I to było coś niesamowitego, bo jako, że to były takie czasy, w których styl grania też był inny, bardziej teatralny, to ten mój Spider-Man jest tak przaśny i cały czas w zasadzie jest taki przeteatralizowany i taki koturnowy, co mnie niesamowicie bawiło, bo kojarzył mi się po prostu z akwizytorem, który wykonuje świetnie swoją robotę i jest w tym rzeczywiście mistrzem. Obsada już jest do sprawdzenia, natomiast z tego co wiem, widzowie z Polski jeszcze tego na platformie Disney Plus nie mogą zobaczyć. Spider-Man! Nie, no ale fajnie, że też widz ma, wiesz, ma taką możliwość no zobaczenia różnych stylów i grania, i różnych stylów filmowo-serialowych. To jest ekstra, uważam. Zgodnie z moimi obliczeniami możesz zrobić, co tylko chcesz, jeśli w siebie wierzysz! Dzięki, braciszku. Nikt nie wierzy w siebie bardziej ode mnie. Leo! 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 A to Leo jest też jedna z tych postaci, które kocham, bo grałem tam żółwia Leonardo, który był porąbany. Leo! 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 Tak, brawo! Leo! Tu jesteście! I uwielbiam takie postaci, gdzie właśnie, no, prywatnie moja energia jest raczej taka, jak widać, ale właśnie ten Leonardo, on był cały czas jakiś taki nakręcony i cały czas chciał wszystkim pomagać i napędzał tę fabułę razem z całą ekipą tych żółwi. I też jeszcze był narysowany właśnie w takiej kresce, którą ja bardzo lubię. Kiedy dorośniesz i zaczniesz być bohaterem? Na to czekałem, panowie. Hej, co? Co to było? Co wy robicie? Wymyśliłem nową grę. Za każdym razem, gdy powiesz bohater, bierzemy gry za pizzy. Wcale nie mówię aż tak często bohater. Leo! Zdecydowanie największy odzew przydarzył się przy produkcji, która nazywała się Gothic 2 Kroniki Myrtany. I to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka mi się w dubbingu do tej pory przydarzyła. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Na nasze nieszczęście. Rzadko się zdarza, żebym przed rozpoczęciem nagrań znał tak dokładnie background danej postaci. W tym wypadku to był główny bohater, Marvin. Popełniłem błędy tam na Londra. Całkiem sporo. Ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Patrz na broń! Nadchodzą! Był taki moment w trakcie tworzenia dubbingu i w ogóle tej gry, kiedy intuicja mi zaczęła podpowiadać, że jesteśmy na dobrej drodze i że to chyba wyjdzie, bo zebrała się grupa zajawkowiczów, ale wszyscy byli profesjonalistami w tym, co robili. Od grafików przez kompozytora, reżysera, po aktorów dubbingowych. I w momencie, kiedy pojechaliśmy w zeszłym roku na Pyrkon i mieliśmy swój panel właśnie mający opowiedzieć o tym, jak ta gra powstała. Ludzie też mogli nam zadawać pytania. I kiedy weszliśmy do tej sali i dostaliśmy taką owację, a przed wejściem zobaczyliśmy kilkaset ludzi, którzy nie weszli, bo się nie zmieścili, to ja miałem takie wow. Totalnie się nie spodziewałem, że to może zacząć tak bardzo żyć własnym życiem. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Już wkrótce miasto wróci na właściwą drogę. Dopilnuję tego. Dobra, dosyć. Pokażcie swoje towary. Nie jestem zupełnie gamerem. Moja kariera gamerska skończyła się jakieś 15 lat temu. Oczywiście no do dzisiaj zdarza mi się gdzieś tam popykać na Xboxie, w FIFA z kimś. Sam jakoś właśnie nigdy nie lubiłem. Od dzieciaka pasjonowałem się lotnictwem, więc to nawet nie można powiedzieć, że to jest gra, tylko wszystkie wersje Flight Simulator
które ogrywałem, na czym ćwiczyli i ćwiczą piloci zawodowi. Gdzieś zawsze ta sfera gamingu mnie najbardziej pociągała, czyli pewnego rodzaju odwzorowywanie rzeczywistości. Natomiast to, w czym jestem obsadzany najczęściej w grach, to są ludzie z jakimś bagażem życiowym, którzy mają do udźwignięcia ważną sprawę uratowania świata, uratowania kogoś. No, tutaj myślę, że rzeczywiście gdzieś to koresponduje z moją naturą, bo największą moją zaletą jest to, że nie odpuszczam i największą wadą jest to, że nie odpuszczam. Prywatnie i zawodowo, więc może gdzieś to się przenosi. Myślę, że Marvin właśnie był taką postacią, która przy całej swojej szlachetności potrafiła też pokazać te złe strony, które w sytuacjach granicznych w ludzkim życiu się uruchamiają. No i myślę, że taka też będzie postać w Diablo. Przypomnę nawet jako już nie gamer gry mojego dzieciństwa czy czasów nastoletnich, no to było Call of Duty, Diablo, Medal of Honor. No, takie tytuły, które gdzieś właśnie też doczekały się statusu kultowych, myślę. Zobaczymy, jak będzie teraz. Nie będę oszukiwał widzów, że mam świadomość zawsze, w czym biorę udział. Nie mam zielonego pojęcia. W sensie wiem, czym jest DC, wiem, czym jest Marvel, znam te różnice. Natomiast jakbyście mi zaczęli zadawać pytania, no a ten i ten, to ja bym tylko zrobił... Nie mam pojęcia i też chyba nie muszę wiedzieć. Wydaje mi się, że przychodząc do studia na nagranie, najważniejsze jest to, żebym miał jakąś taką gotowość w sobie do roboty, która sprowadza się zawsze do tego, że nawet jeżeli gramy postać, która jest spokojna, to punktem wyjścia jest jakieś napięcie. Nie spięcie, a napięcie aktorskie, które można przelać na konkret po prostu. Bo mikrofon ma to do siebie, że jest bezlitosny i wyłapuje, no poza oczywiście niedoskonałościami w mówieniu, to jest też bardzo czuły na prawdę, bądź też jej brak. Więc myślę, że to jest nadrzędny cel, żeby wiedzieć tak czysto teatralnie. Wydaje mi się w ogóle, że dubbing i teatr są fantastycznym połączeniem. Mianowicie z dubbingu można bardzo dużo brać na teatr, jeżeli chodzi o takie narzędzia jak rytm, pewna dyscyplina czasowa, melodia i forma. No i z kolei trening na scenie też daje dużo takiej gotowości aktorskiej i dużo tego napięcia. No bo nie oszukujmy się, że to potrafi być ciężka robota, kiedy przychodzisz, siadasz albo nie siadasz, no, zależy u kogo grasz, na 4-5 godzin i umierasz, palisz się, rzucasz granaty, walczysz wręcz. No nie zawsze się gra rzeczy, które gdzieś leżą blisko nas i są proste, tylko czasem właśnie trzeba wydrzeć japę i uważaj! Albo, no nie wiem, no, pali się ktoś i też zależy od czego się pali, to też jest fajne.